25 minut, proszę panią o pilnowanie czasu. Nie wiem naprawdę, co to jest, jestem tak bardzo wiele czasu, że najwyższej klasy na autorytetu. Więc pozwólcie państwo, że to, co dzisiaj państwu przedstawię, nazywam esejem mówionym, dlatego że to są wspólne nasze dywagacje, a tak naprawdę jest to rekonesans. Jak państwo spojrzą na tytuł, jest tam próba kalamburu, piosenka Art i Styczna. Już w tym jakby tytule sugeruje istotę tego zjawiska estetycznego, społecznego i wreszcie estradowego. Mianowicie wspólność sztuki rozumianej jako najwyższej klasy mistrzostwo, wsparte warsztatem, ale uzupełnione wrażliwością, wyobraźnią i samodzielnym oglądem świata. To w istocie rzeczy jest artysta. Piotr Skrzynecki kiedyś powiedział, że artyści to są po prostu nieśmiali ludzie. Jest w tym bardzo dużo racji. Artyści to tak naprawdę ludzie, którzy opowiadają świat taki, jaki my też czasem znamy, rozumiemy, mamy w sobie, ale nie mamy narzędzia, żeby go opowiedzieć słowem, muzyką czy obrazem. Więc w tym tytule jest pierwsza teza. Piosenka artystyczna łączy najwyższego wymiaru sztukę w formie, która jest w istocie rzeczy małym teatrem. Bo co to jest piosenka? To są 3-4 minuty. Wychodzi wykonawca w koncercie, który się składa z kilku wykonawców lub w swoim własnym spektaklu i każda piosenka to jest tak naprawdę osobny spektakl. Zaczyna się prologiem muzycznym na przykład, zaczyna się jakaś opowieść, zaczyna się coś dziać. 3 minuty. Są teatry, które grają po 5 godzin, a artyści piosenki jak Jacques Brel czy Charles Aznavour w 3 minutach opowiadają cały świat. Historię, która jest moją, jego i tych bohaterów, którzy w tej piosence się pojawili. Aznavour na przykład tak śpiewa, że ja nie rozumiejąc ani słowa po francusku, wiem o czym on śpiewa. To tylko bym wstęp. Ja myślę, że tej pani nie będę przedstawiał, żeby nie ironizować. Piosenka jest starsza od piosenki. Pierwszą piosenkę śpiewali przedstawiciele ludów pierwszych. Ja nie używam określenia ludy dzikie, pierwotne. To są obrzydliwie barbarzyńskie określenia białej rasy, która od XVI wieku opanowując świat uznała, że ludy, których kulturę niszczyła w Ameryce Południowej, Północnej, w Afryce, były ludami prymitywnymi. Nie. To były ludy o wysoko rozwiniętej kulturze. Jedną z elementów tej kultury był dźwięk, była muzyka. Znawcy zagadnienia twierdzą, że być może pierwszą piosenką było nawoływanie się ludzi. Czy na polowaniu, czy jak już nastała kultura agrarna, czyli tak zwane ludy pierwsze, osiadły. Proszę zobaczyć dzisiaj na renesans muzyki źródeł. Dlaczego do niej wracamy? Zostawiam państwa z tym pytaniem. Więc na początku były ludy pierwsze, a potem Homer, poezja myliczna, Grecja, gdzie tak naprawdę siedział jakiś mędrzec i opowiadał historię, używając inkantacji właściwie melodyjnych. To była melorecytacja. Jak państwo posłuchają śpiewaków na przykład z Mongolii, czy ludów syberyjskich, które niestety zostały zawłaszczone potem przez Imperium Rosyjskie, a od Moskwy na wschód była wielka encyklopedia kultury. Tamte ludy wykształciły niesłychaną muzykę, czy ludy australijskie, czy polinezyjskie, czy cała Afryka. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj muzyka afrykańska przekształcona nieco trochę staje się tak naprawdę towarem komercyjnym, ale jej źródła są sprzed paru tysięcy lat. Wiersz meliczny, na przykład psalmy, czy potem chorał gregoriański, kto słucha, to wie, co mam na myśli. No i wreszcie trubadurzy, wiek XII, XIII, kultura dworska we Francji na przykład, ballada. Trubadur to jest współczesny Homer. Opowiadał w formie ballady, ballare opowiadać historię, najczęściej miłosną. I przejdźmy teraz, żeby... Jeszcze jest czas?
Przejdźmy teraz szybciutko do wieku XIX. Piosenka nowożytna narodziła się na ulicy. Narodziła się na ulicy paryskiej. Pierwszym wielkim twórcą był Jean-Pierre Jean Granger. To był człowiek, który piosenką komentował ówczesny świat. Pisał formułę ballady, ale to była piosenka, która reagowała na wydarzenie, które miało miejsce wczoraj. Tadeusz Boyżeleński opisuje, jak był w Paryżu koniec XIX wieku i wychylił się z hotelu, z okna hotelowego, ponieważ dojrzał zgromadzenie ludzi, ale usłyszał też melodię. Zobaczył ludzi zgromadzonych wokół patefonu, słuchali piosenki. A Branger, każdą piosenkę natychmiast na drugi dzień drukowano i tekst, i nuty, i ludzie śpiewali. Piosenki Berangera to były felietony. Do tego nawiązał potem u nas na przykład pan Wojciech Młynarski. Śpiewane felietony. Źródła tego są w twórczości Pierre Jean Berangera. Beranger napisał też przepiękną pieśń, przepraszam, wyrażę się po francusku, A to nous. Znaczy to pospieszmy się. Na wieść o powstaniu listopadowym w 1830 roku napisał piosenkę do Francuzów. Jak to? Nie chcecie pomóc Polakom? Przecież oni wam pomogli. Jak był Napoleon, on był wielkim piewcą Napoleona i budował jego legendę, mniejsza na ile prawdziwą. Ale Beranger napisał piosenkę do Francuzów i cały Paryż śpiewał. A to nu, a to nu, a to nu. Pospieszmy się Polakom na pomoc. A potem w roku 1873, jeżeli dobrze pamiętam, w Paryżu powstał pierwszy kabaret, Le Chat Noir. Znowu wyrażam się po francusku, to informuję, że mówię po francusku tylko te dwa słowa. Le Chat Noir, czarny kot. To był pierwszy niejaki Salis, entrepreneur, zauważył, że wśród piosenkarzy francuskich, których było już wielu wtedy, śpiewano na ulicach, śpiewał Aristide Briand, którego tu przywołałem, śpiewał Argo. Śpiewał żargonem przedmieść francuskich, pieśni antyburżujskie, śpiewał o rzezi mieszkach paryskich, o ludziach z marginesu, o ludziach, którzy wpadali w konflikt z jakimś prawem, z jakąś sytuacją, którą społeczeństwo uznaje za normatywną. Trochę jak nasz folklor praski, prawda? Tylko że nasz folklor praski to tak naprawdę jest mocno scepeliowany przez Grzesiuka i Jaremę Stępowskiego, który nie miał nic wspólnego, Jarema Stępowski nie miał nic wspólnego z folklorem praskim, jak z muzyką góralską nie mają nic wspólnego na przykład Halka Moniuszki, bo już Harnasie Szymanowskiego są w jakiś sposób w muzyce góralskiej mocno osadzone. I pojawiła się Yvette Gilbert. Aristide Briand śpiewał w kabarecie Le Chat Noir, występował, to jest portret jego uwieczniony przez Toulouse-Lautreca. I Aristide Briand stworzył tak naprawdę podstawy nowożytnej piosenki autorskiej. Sam pisał teksty, sam komponował i sam wykonywał. Podobnie, natomiast Yvette Gilbert stała się właściwie pierwszą damą francuskiej piosenki. To jest ta linia, którą potem tworzyła Juliette Gréco czy Edith Piaf. A więc wiek XIX. A jak to było w Polsce? Nie ma dzisiaj z nami Jana Poprawy, mojego mentora i redaktora pisma Piosenka, z którym współpracuję i współredaguję. I zaryzykuję zatem tezę pod jego nieobecność, że polska piosenka, polska nowoczesna piosenka, nie pieśni Karłowicza czy Moniuszki, piosenka narodziła się w Krakowie w roku 1905, kiedy powstał w Krakowie kabaret Zielony Panowie. Jej twórcami byli przede wszystkim Tadeusz Boyżeleński, autor niezwykłych tekstów. Oczywiście znamy słówka, ale w 1907 roku Boy wydał tom pod tytułem Piosenki i fraszki. To właściwie jest pierwsza edycja piosenki. Tam są również nuty. Nuty, które sporządzał Noskowski. Witold Noskowski, dziennikarz, znakomity dziennikarz, który był pianistą. Czyli, przepraszam, mogę przyjść pomóc? Witold Noskowski był taperem w Zielonym Baloniku. Zresztą razem z Bojem napisali trzy szopki i one są zatytułowane Boj i Taper. I Noskowski był akompaniatorem na pianinie w Zielonym Baloniku i równocześnie aranżerem, ponieważ większość melodii Zielonego Balonika to były standardy. Oni czerpali albo z piosenek francuskich, albo z polskiej piosenki popularnej, wędrującej po ulicach, czy nawet z folkloru podmiejskich.
No a Leon Schiller, wielka postać polskiego teatru, był piśniarzem w Zielonym Baloniku nielegalnie, ponieważ był gimnazjalistą. I żeby śpiewać w Zielonym Baloniku, przyjął pseudonim właśnie Leon Schiller. Zresztą Zielony Balonik to jest opowieść dłuższa. W każdym razie ci trzej panowie. Bojzeleński, tekściarz. Schiller, wykonawca, ponieważ był fantastycznym śpiewakiem, potem stworzył dwa niezwykłe widowiska i Betlejem Polski, które jest grane do dzisiaj, i Kram z piosenkami. Był również kompozytorem. To jest dzieło Schillera. Kram z piosenkami jest właściwie pierwszym polskim widowiskiem muzycznym opartym na piosenkach zaczerpniętych z polskiej historii. Schiller bardzo obficie czerpał z naszego folkloru. No tu oczywiście chwała Folbergowi, który go ocalił. No i dochodzimy do punktu zasadniczego, czyli próby zmierzenia się z definicją. Tak jak powiedziałem na początku, właściwie piosenkę artystyczną tworzą artyści słowa, muzyki i interpretacji. To jest cytat też z Janka Poprawy, który bardzo jednoznacznie wskazuje na trzy podstawowe elementy. Tekst, który jest piosenki sensem, czyli jej mądrością, muzyka, która jest piosenki pięknem, i interpretacja, która jest piosenki życiem. Ja dodaję jeszcze prawdą. Dodaję jeszcze czwarty element, ponieważ jak Państwo może wiedzą, może nie jestem wychowany na piwnicy i występowałem w piwnicy pod Baranami. W piwnicy zauważyłem w latach 60., tej wielkiej piwnicy lat 60., no za moich czasów też była wielka, ale może mniejsza. Natomiast piwnica lat 60. to był kabaret, którym publiczność stanowiła integralną część widowiska. Nie tylko w formach satyrycznych, ale również w piosenkach. Publiczność piwnicy pod Baranami w piosenkach żartobliwych, humorystycznych i lirycznych, nie wiem, Mietka Święcickiego czy pani Ewy Demarczyk, była partnerem. I nie wiem, Agnieszka Grochowicz może to potwierdzić, może nie, ale na pewno pani odczuwa publiczność, prawda? To jest jakby naturalne. I państwo, którzy gracie. Więc publiczność, moim zdaniem, jest czwartym, bardzo ważnym ontologicznym elementem piosenki. Profesor Józef Lipiec napisał w naszym roczniku piosenka, który jest dostępny na stronie Muzeum Piosenki Polskiej, to serdecznie rekomenduję. Napisał tekst o ontologii piosenki. I właśnie trochę żeśmy dyskutowali nad tą publicznością, bo Lipiec zauważa słusznie, czy piosenką jest utwór, który jest tylko zapisany w nutach i obok leży tekst. No nie. Piosenka staje się dopiero wtedy, kiedy pieśniarka Agnieszka Grochowicz staje przed Państwem i je śpiewa, prawda? I mówimy wtedy, że to jest pełna piosenka. Ale ten element, czyli publiczność, ja w swoich badaniach nad piosenką, czy w próbie intelektualnej refleksji, biorę za niezwykle ważny. I teraz jakby teza. Profesor Wyka, którego wykładów miałem zaszczyt słuchać jeszcze na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak byłem po raz pierwszy na roku drugim, a może trzeci. Otóż profesor Wyka stworzył znakomitą definicję poznania dzieła artystycznego. To jest wzruszenie, czyli piosenka ma nas najpierw wzruszyć. To jest poznanie, zrozumienie, czyli o czym ta piosenka jest. No i trzeci element, ujęcie intelektualne. Czyli krytyczny namysł, jak ta piosenka jest zrobiona, jak masz to muzyczna korelacja, tekst, muzyka, interpretacja, aranżacja i wreszcie ostatni element, czyli spotkanie z publicznością. I ostatnia refleksja. Egzemplar. Mistrzowie piosenki artystycznej. Pan Andrzej Zawiecki, pan Marek Grechuta, panowie Jeremi Przybora i pan Jerzy Wasowski, pan Zygmunt Konieczny i pani Ewa Demarczyk. Nie ma czasu na to, bo wszyscy czekamy też na egzemplum piosenki artystycznej, czyli na recital Agnieszki, ale jakby Państwo sobie zadali trud w domu, a może radosny trud, przesłuchali Madonny Zygmunta Koniecznego. Proszę łaskawie wziąć tekst Białoszewskiego do ręki i puścić sobie z YouTube'a czy z innego medium Wsiadajcie Madonny. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest przełom. Jest rok 63, koniecznie w piwnicy, już postudiował rok czy dwa na Akademii Muzycznej, ale ma absolutnie własny muzyczny idiom. Buduje na akordach, nie śmiem tutaj ich nazywać w Towarzystwie Muzyków,
ale na akordach, nazwijmy to, synkopowych w sensie popularnym, buduje piosenkę, która jest równocześnie w warstwie muzycznej, interpretacyjnej i aranżacyjnej, jest idealnie spójna z niezwykle trudnym tekstem. Wsiadajcie Madonny do bryk sześciokątnych, Panie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju z żelą, kasa bryka malowana, przewodni stemach, etc., etc., etc. Posłuchajcie Państwo tego jako egzemplum naszej tutaj refleksji. A dlaczego Marek Grechuta? Bo każdy z nich jest aktor osobny. Zarycki pisze muzykę. Koniecznie pisze muzykę. Demarczyk, genialna interpretacja. Zarycki opowiadał mi, że nieraz interpretacja powstawała pół roku. Muzycy byli gotowi ze swoją formą, a Demarczyk pracowała dalej pół roku nad interpretacją. Bywało, że 100 razy grali jeden utwór. Nie śmiem tego odnosić do dzisiejszych gwiazdek z rozmaitych Voice of Poland. Natomiast koniecznie muzyka, a Grechuta to jest właściwie spełnienie piosenki artystycznej, bo on pisał muzykę, wykonywał i jeszcze dopiero genialnych muzyków, którzy potrafili stworzyć aranżację i skomponować razem z nim całość. I ostatnie zdanie, to jest to, co wypisałem. Mianowicie, każdy z nas, kto jest wrażliwy na piękno, prawdę i mądrość, tworzy swoją tak naprawdę piosenkę artystyczną. I twórca, i słuchacz. Bardzo dziękuję.